Identyfikator podmiotu SCP-003. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-003 jest przechowywany w stałej temperaturze nie mniejszej niż 35 stopni Celsjusza, a wskazana jest przekraczająca 100 stopni Celsjusza. W razie awarii zasilania przyporządkowani pracownicy zobowiązani są do utrzymania SCP-003-1 powyżej krytycznej temperatury przy użyciu ciepła ciał. Całość personelu po fizycznym kontakcie z SCP-003-1 podlega sterylizacji. SCP-003-1 nie może zostać usunięty z SCP-003-2 z wyjątkiem sytuacji awaryjnej opisanej powyżej. W razie zaobserwowania znacznych zmian w aktywności run SCP-003-2, wzoru, częstotliwości lub koloru, należy zgłosić to nie później niż 3 godziny od wystąpienia. Zanik aktywności run musi zostać zgłoszony natychmiastowo. SCP-003-2 należy bez przerwy zasilać przez generator 0039. Szczegół w załączonej dokumentacji. Opis. SCP-003 został znaleziony przez drużynę SRV-04 Beta. Szczegóły w załączonej dokumentacji. SCP-003 składa się z dwóch elementów różnego pochodzenia oznaczonych jako SCP-003-1 i SCP-003-2. SCP-003-1 wydaje się złożony z chityny, włosów i paznokci przypominających ułożone podobnie do kształtu komputerowej płyty głównej. Badania SCP-003-1 wykazują, że jest starszy od najstarszych znanych układów scalonych o SCP-003-1 jest uważany za świadomy, ale nie aktywnie niebezpieczny z wyjątkiem pewnych okoliczności, szczegóły w załączonej dokumentacji. SCP-003-1 znaleziono na kamiennej tablicy SCP-003-2, na której obecnie się znajduje. Runy na SCP-003-2 nie przedstawiają żadnego znanego języka i błyszczą się bladymi kolorami. Są to próby komunikacji interpretowane. Analiza wykazała, że SCP-003-1 i SCP-003-2 są różnego pochodzenia. SCP-003-2 jest kontrolowany przez wewnętrzny, niebiologiczny komputer, którego zawartość jest w większości niedostępna bez ryzyka uszkodzenia SCP-003-2. SCP-003-2 jest zdolny do kontrolowanej emisji radiacji, w tym ciepła i uważa się, że SCP-003-2 mógł powstać w celu przechowywania SCP-003-1. Metody opisane w dodatku 003-1 pozwoliły uzyskać dostęp do części danych z SCP-003-2. Choć interpretacja nie prowadzi do konkretnych wniosków, przechowywane informacje mogą dotyczyć przeszłych lub potencjalnych przyszłych restrukturyzacyjnych wywołanych przez SCP-003-1. SCP-003-2 zawiera wewnętrzne źródło energii w postaci, który zdaje się tracić energię od przed odkryciem przez SRV-04 Beta. Niewykluczone, że SCP-003-2 skontaktował się z SRV-04 Beta przez inne organizacje również zostały ostrzeżone o istnieniu SCP-003, prawdopodobnie w podobny sposób. Pomimo to SCP-003-2 nie wydaje się świadomy, co wnioskuje się z i braku reakcji na w tym procedury M03 Gloria. Kiedy temperatura SCP-003 spada poniżej 35 stopni Celsjusza, oba elementy wchodzą w reakcję. Najpierw SCP-003-1 wchodzi w stan rozrostu, charakteryzujący się wykładniczym wzrostem masy. Stan rozrostu składa się z dwóch faz. W obu SCP-003-1 częściowo napędza swój rozwój pochłanianiem materii wokół, zaczynając od materiałów nieorganicznych, w tym składników atmosfery, a następnie martwych składników organicznych, m.in. martwych komórek skóry, włosów, chityny, szkliwa, keratyny i innych. Pierwsza faza to faza domyślna. Druga faza uruchamia się, kiedy SCP-003-1 wchodzi w kontakt z żywym materiałem organicznym. W drugiej fazie SCP-003-1 może zatrzymać, spowolnić lub zmienić swój wzrost, a także przetwarzać nieorganiczne i martwe organiczne składniki na w pełni funkcjonalne podobne struktury, podczas gdy o ile wzrost podczas pierwszej fazy jest stały, o tyle w drugiej fazie spada o 20-90% na cały czas, kiedy SCP-003-1 znajduje się w kontakcie z żywą materią organiczną.
Stopień spowolnienia zależy od złożoności organizmów kontaktujących się z SCP-0031, jak potwierdzają. SCP-0031 przeznacza duże ilości mocy obliczeniowej na analizę żywego materiału. Podczas każdej z faz rozwoju SCP-0031, SCP-0032 wystrzeliwuje strumienie promieniowania, chwilowo powstrzymujące wzrost SCP-0031 i odwracające jego przebieg, kiedy temperatura SCP-0031 przekracza 100 stopni Celsjusza. Podobne promieniowanie może być emitowane przez. Biologia SCP-0031 stała się obiektem szeroko zakrojonych badań. Zauważono, że istotne elementy wykazują podobieństwo do SCP, SCP-1512 oraz SCP-2756, z których ostatnie dwa nie mają żadnych innych stwierdzonych powiązań z SCP-0031 ani ze sobą wzajemnie. Nie są także w pełni zrozumiane. Technicznie, nawet w mniejszym stopniu od SCP-003, którego poznanie zawdzięcza się szeroko zakrojonym badaniom interdyscyplinarnym. Obecnie nie przeprowadzono żadnej przekonującej analizy, która wyjaśniłaby, co łączy SCP-0031 z wyżej wymienionymi i innymi obiektami SCP oraz w związku podmiotu z nowoczesną technologią, nie licząc jego wyglądu oraz potencjalnej mimiki działającej w nieznany sposób. Dodatek 00301. Na podstawie informacji z analizy lingwistycznej run SCP-0032 i drużyna badawcza M03 Gloria nawiązała połączenie między SCP-003 i w celu analizy funkcjonalności. SCP-0031 musi być od teraz uważany za świadomy i utrzymywany w odległości co najmniej 1 km od i produktów ubocznych. Dodatek 0032. Utrata mocy SCP-0032 została pogorszona przed działaniami M03 Gloria na żądanie O5. M03 Gloria będzie kontynuowana. Dodatek 00303. Podczas tego procesu SCP-0031 podwoił swoją masę i rozpoczął gwałtowny rozrost strukturalny. Natychmiast przywrócono temperaturę 100 stopni Celsjusza. Rozrost SCP-0031 trwał 9 minut i 6 sekund, po czym SCP-0032 wytworzył gwałtowną falę promieniowania. Po tym SCP-0031 powrócił do początkowej masy w ciągu 3 minut i 39 sekund. Nowe elementy rozpłynęły się w pylistą masę, która została zebrana do analizy. Zarówno SCP-0031, jak i SCP-0032 zaprzestały wykrywalnej działalności. SCP-0032 nie wznowił działalności do podłączenia do źródła zasilania. Runy SCP-0032 zabarwiły się na jednolity szary kolor i nie wznowiły działalności przez 3 godziny, po czym SCP-0032 zdaje się obecnie niezdolny do utrzymywania sfery przechowawczej w temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza bez zewnętrznego źródła zasilania. Dodatek 00304. Powtórzono procedurę opisaną szczegółowo w dodatku 00303 i SCP-0031 ponownie wszedł w stan wzrostu. Po 10 minutach i 13 sekundach SCP-0032 ponownie wytworzył falę radiacji. Wzrost SCP-0031 zatrzymał się na 36 sekund i wznowił z poprzednim tempem. Zwiększywszy czterokrotnie swoją masę, SCP-0031 uformował powłokę zewnętrzną i ciało, które początkowo przybrało formę podobną kształtem do wężowidłów o promieniu 15 metrów. Włączając w to element uznany za główny procesor o średnicy 3 metrów. Uformował organy sensoryczne, zdające się badać środowisko wokół i częściowo przemienił swoją strefę przechowawczą w. Następnie SCP-0031 wyłamał się z przechowalni, wchodząc do galerii obserwacyjnej, gdzie znajdowało się 9 członków M03 Gloria. Przy fizycznym kontakcie z żywymi organizmami SCP-0031 wszedł w fazę drugą i. SCP-0031 zatrzymał rozrost na 15 minut. Następnie SCP-0031 wznowił rozrost i przemienił swoje nakładniki na kształt kobiety o niemal 3 metrach wzrostu, z dużą ilością macek formujących nowe włosy SCP-0031. Po tym SCP-0031 wydał podstawowe dźwięki i nieznany biały człowiek, później rozpoznany jako podszedł do strefy przechowawczej w towarzystwie drużyny agentów. Utrzymywał, że działa na rozkazy O5
i próbował nawiązać komunikację z SCP-0031. Agent z M03 Gloria przywrócił zasilanie SCP-0032 i włączył zapasowe generatory, by przywrócić temperaturę 100 stopni Celsjusza. SCP-0031 powrócił do zwykłego stanu w ciągu 21 minut i 7 sekund. Następnie został bez problemu zamknięty w przechowalni. Żadni członkowie M03 Gloria, którzy nawiązali kontakt z SCP-0031, nie zostali w żaden sposób fizycznie zranieni. Jedynym efektem była łagodna trauma psychiczna. Przetworzone materiały pierwotnej strefy przechowawczej SCP-003 nie rozpuściły się i są obecnie badane. Dodatek 00305. W świetle poprzedniego wypadku O5 ze zgodą O5 O5 i O5. Tym samym wszystkie procedury M03 Gloria zostały zawieszone na czas nieokreślony. Transkrypt raportu z incydentu A21B, cykl 8. Dokument rozpowszechniany pomiędzy dowództwem O5 i pracownikami fundacji. Przesłuchujący i obecni O5-2, O5-5, O5-7, O5-10 i personel. Przesłuchiwana dr Tilda David Moose, naukowiec prowadzący M03 Gloria. Wycinek 35A. Próbowała z nami porozmawiać. Wszyscy słyszeliśmy jej głos w naszych głowach. Mówiła jakimś półjęzykiem, którego nie mogliśmy w pełni zrozumieć. Niektórzy natychmiast stracili przytomność. Ja wytrzymałam trochę dłużej. Ale nie z powodu mojej determinacji. Ona po prostu mówiła nam o różnych rzeczach. Rącowi przewinęła wszystkie wspomnienia, jakie miały. Zrobiła to w ciągu minut. Rozszarpała trzech naukowców, a potem złożyła ich z powrotem bez żadnych szkód. Ona nie rozumie ludzkich emocji, bólu, ani tego, w jaki sposób doświadczamy świata. Tak, uważam, że procedury przechowawcze są konieczne. Słuchajcie, ona chce przetworzyć świat w raj. Raj będący jej wyobcowanym wyobrażeniem raju, ale nadal raj dla nas, dla ludzkości. Ona z radością stworzyłaby raj dla każdego wystarczająco złożonego organizmu, na jaki by trafiła. Każdego zaawansowanego na tyle, by ją zaakceptowało. Na przykład dla psa albo muchy. Jeżeli ponownie uszkodzi przechowalnię, musimy tam być pierwsi. Jakby to wyglądało? Nie wiem. Pokazała nam zdjęcia. Nie zupełnie zdjęcia. Mogę użyć je myślami, ale to nie są zdjęcia. Najbliższą temu rzeczą, o jakiej wiem, jest to, co widzisz, kiedy nagle zamykasz szczelnie powieki. Tylko że jaśniejsze i bardziej skomplikowane. Z tymi zdjęciami wiązały się jakieś metaliczne dźwięki. Efekt ten wydawał się pewnego rodzaju słowami. Wierzę, że chciała zobaczyć, co możemy zrozumieć, by sama mogła nas zrozumieć. Nie miała wystarczająco dużo czasu, by nas w pełni zanalizować. Nie wiem, co by się stało, gdyby jednak zdołała.